Cześć. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony bezpieczeństwu. Porozmawiamy dzisiaj o tankowaniu. Odcinek jest skierowany dla widzów początkujących, lecz i również zaawansowanych bardziej, którzy mogą już sobie po latach użytkowania urządzeń bagatelizować pewne zagrożenia. Wesprę się na dwóch instrukcjach. Pierwsza instrukcja, którą mam przed sobą, jest to instrukcja od Pilarki. Oczywiście na końcu filmu obydwie instrukcje wrzucę, żebyście mogli sobie przeczytać. Na spokojnie. Instrukcje te nie są jakoś specjalnie wyselekcjonowane. Są to pierwsze dwie instrukcje, jakie znalazłem w sieci, które mówią nam o tankowaniu i ostrożności. Obydwie się uzupełniają, więc uważam, że rady w stosunku co do pilarki należy również przyjąć w stosunku co do kosiarki i również rady i wskazówki w stosunku od kosiarki należy przyjąć co do pilarki. Przede wszystkim instrukcja od pilarki w pierwszym punkcie mówi nam, że benzyna jest środkiem bardzo łatwopalnym. Należy pozostawiać ją z daleka od źródeł otwartego ognia, nie rozlewać paliwa i przede wszystkim nie palić tytoniu. Przed tankowaniem przede wszystkim należy wyłączyć silnik. I ogólnie rzecz biorąc, to o czym mówię, nie tyczy się tylko pilarki, kosiarki. Tyczy się to wszystkich urządzeń spalinowych. Następnym punktem, o którym mówi tutaj ta instrukcja, jest to, że nie należy nigdy tankować rozgrzanego silnika, który bezpośrednio przerwał pracę. Należy odczekać. Ta instrukcja nie wskazuje nam, ile czasu należy odczekać, lecz do wstępnego ostygnięcia. Ile to czasu, mówi następna instrukcja. Do tego dojdziemy. Następnie czytamy, że mamy delikatnie zawsze otwierać korek, żeby nie doszło do jakiegoś rozpryskania, rozbryznięcia paliwa. Paliwo, jeśli chodzi o tankowanie, należy tankować w miejscach dobrej cyrkulacji. No wiadomo, że najlepiej tankować to na świeżym powietrzu. Jeżeli pracujemy pilarką i kosiarką na świeżym powietrzu, najlepiej jest właśnie nie wchodzić nie do budynku, tankować to właśnie na wolnej przestrzeni. Należy unikać rozlania paliwa i przede wszystkim należy unikać zamoczenia sobie ciuchów, butów, elementów odzieży. Należy również zwrócić uwagę, że czy piły, czy jakieś wszelkiego rodzaju silniki, agregaty mają różnego rodzaju zamknięcia. Dotyczy to szczególnie wskazówka ta urządzeń, które są przenoszone, mogą być też również przewożone na pakach pojazdów różnego typu. Także trzeba zwrócić uwagę na to, by korek był zamknięty szczelnie, żeby w czasie transportu, w czasie pracy urządzenia nie doszło do rozlewania paliwa i nie doszło do oblania nas. Taką właśnie, że substancją. Ostatni punkt instrukcji, który jest bardzo właśnie istotny, że nie powinniśmy pracować, i to też zawsze podkreślam, niesprawnym urządzeniem. Czego by taka niesprawność nie dotyczyła? Jeżeli chodzi o właśnie wycieki paliwa, to przede wszystkim, bo w tym momencie zagrażamy swojemu życiu i zdrowiu. Teraz przejdziemy do właśnie instrukcji, która dotyczy kosiarki, bardziej właśnie też kosiarki, agregatów. W tej instrukcji bardzo ładnie jest napisane właśnie w takich myślnikach, na co należy zwrócić uwagę, czego brakuje w poprzedniej instrukcji. Paliwo należy przechowywać w zbiorniku specjalnie do tego przeznaczonym. Tutaj chodzi o różnego rodzaju właśnie zapłon, iskrzenie, możliwość rozlania, nieszczelności. Paliwo należy tankować na świeżym powietrzu i podczas tankowania nie wolno palić. To jest oczywiste, o tym właśnie wspominaliśmy przed chwilą. Paliwo należy dolewać przed rozruchem silnika. I to jest taka fajna właśnie, bystra, ciekawa uwaga, że nie odpalamy, zobaczymy, może potniemy trochę, popracujemy pilarką, a już trzeba tankować, ojej, już tankujemy, a pilarka już zdążyła nam się rozgrzać. Nie, zanim przystąpimy do pracy, należałoby zatankować nasze urządzenia. Nie wolno usuwać korka z zbiornika paliwa oraz dolewać benzyny podczas pracy silnika lub kiedy silnik jest gorący. No i tu może dojść do dziwnych takich zachowań, kiedy agregat, kosa, piła, pilarka ciężko nam odpala. Lub na przykład chińskie kosy mają to, gdy już zgasimy ciepłą, no to już później nie chce nam odpalić. I padniemy na pomysł przecudowny, a no to sobie zatankujemy, jak ona pracuje. Nie robimy tak. To naprawdę nie jest warte naszych poparzeń. W przypadku rozlania benzyny nie wolno uruchamiać silnika, ale wynieść maszynę z zalanej powierzchni i unikać wywołania zapalenia się oparów benzyny. No i w tym przypadku rozumiecie, o co chodzi. Czyli jeżeli nawet maszyna jest już oblana, odciągnijcie ją kawałek, odnieście od miejsca, w którym się to wydarzyło i poczekajcie, aż spokojnie pary benzyny odparują.
I tu jest ciekawy protip, który właśnie konkretnie określa nam czas minimalny, który ma zapewnić nam już jakieś bezpieczeństwo, ażeby nam już silnik ostygł. I tutaj instrukcja wskazuje na 5 minut przed uzupełnieniem paliwa. Czyli tutaj taki na przykład przykład życia, no tankujemy sobie pitarkę. No i co? Najpierw, jeżeli ostrzymy łańcuch, warto przystąpić od naoszczenia łańcucha, powiedzmy zatankowania oleju i na końcu zatankowania benzyny. Do zasilania silnika używamy czystej i świeżej benzyny bezolejowej. I to dotyczy każdego urządzenia i każdego szanującego się użytkownika. Świeża benzyna, świeża mieszanka olejowo-paliwowa zapewni nam gwarancję długotrwałego użytkowania urządzenia, na pewno dłuższego niż kiedy będziemy zaniedbywać te kwestie. Nie mieszajmy oleju z benzyną, nie stosujmy paliw alternatywnych. No i właśnie tu jest to dla kosiarek, no wiadomo, żeby nie dodawać oleju, ale tak samo można przenieść to dla pilarek i innych urządzeń dwusuwowych, ze względu na to, żeby nie robić mieszanki na zapas. Już wspominałem, kiedyś był odcinek, ile czasu możemy przechować mieszankę. W różnych instrukcjach jest to podane różnie, jednak tak optymalnie nie przekraczajmy tego czasu 3 miesięcy. Jeżeli pojawił się problem z uruchomieniem lub pracą silnika, należy zmienić dostawcę lub rodzaj paliwa, sprawdzić czystość oraz stan zbiornika do przechowywania. I tutaj właśnie się odniosę do widza, który wspomniał mi, jak tankować z używanego karnistra. I tu bardzo właśnie cenna rada, jak tankować z używanego karnistra. No większość ludzi nie wie, ma jakieś karnistry, jakieś bańki stare, brudne, nie wiadomo po czym. Często spotkałem się, że moi znajomi gdzieś tam używają na przykład baniek po jakichś detergentach, czyli to był płyn do szyb, płyn do mycia naczyń, 4-litrowy, 5-litrowy lub jeszcze nie wiem po czym, po jakimś innym wybielaczu. No jest jakaś bańka, jadę sobie tankować. I później dochodzi do dziwnych właśnie skutków takiej szybkiej decyzji. Jeżeli już chcecie użyć takiej bańki w ostateczności, to należy ją bardzo dobrze wypłukać, kilkukrotnie osuszyć, a następnie dopiero sobie zatankować takie paliwo, jeżeli już musicie, jesteście zmuszeni w takiej sytuacji jakiejś. I nie przechowywujcie w takiej bańce paliwa zbyt długo. Oczywiście są takie filmy, które pokazują i ludzie, którzy stwierdzają, i ja sam niejednokrotnie przechowywałem paliwo w takiej bańce, no i na szczęście nic się nie stało. Ale uważajmy, bo naprawdę tworzywa są różne, dojdzie do takiej sytuacji, że za 10, za 50 razem trafimy na taką bańkę, która się rozpuszcza i mamy po silniku. No i teraz używane właśnie karnistry z nieszczelnym korkiem, uszkodzone. Naprawdę, wszystko jest tak tanie, stać nas na wiele rzeczy, a co, nie mamy bańki? Nie żartujmy sobie. Także tankowanie z używanego karnistra. Sprawdźcie zawsze, jaki karnistr jest czysty. Wypuśćcie go benzyną, wylejcie, zostawcie odkręcony korek, niech sobie wszystko z wewnątrz odparuje i dopiero taki zbiornik jest przygotowany do zatankowania. Miejcie też na uwadze, by sprawdzić właśnie szczelność takiego zbiornika, zakręcając go i ściskając go na przykład w dłoniach i nasłuchując, czy taki zbiornik gdzieś nie jest dziurawy, czy chociażby korek paliwa Wam gdzieś nie przepuszcza, bo wstawicie później taką bańkę do bagażnika, macie sedana i takie paliwo tam się rozleje w takim bagażniku. No i po co? Jedziemy dalej. Paliwa nie należy przechowywać i używać dłużej jak 30 dni. To jak już mówiłem, tutaj akurat jest mowa o czystym paliwie. Niektórzy producenci, widzicie, mają nawet tak restrykcyjne opinie. Niejednokrotnie używałem paliwa rocznego i starszego, oczywiście przechowywanych w ciemnych bańkach, w miarę chłodnych miejscach. Przede wszystkim, kiedy paliwo nam się starzeje najszybciej. Szczególnie też mieszanka paliwowo-olejowa. Kiedy narażona jest bezpośrednio na warunki słoneczne, bezpośrednio cały czas na jakieś wstrząsy, jakieś mieszanie i właśnie promienie słoneczne, promienie UV. Paliwo traci właśnie wtedy swoją świeżość, zmieniają się jego właściwości. Po jakimś czasie nawet możemy wyczuć zapachem, że ten zapach jest inny. Tu jest napisane tak. Utlenia się z niego część najbardziej lotnych frakcji, ulega rozwarstwieniu, wytracają się osady, kwasy i żywice, skutecznie zanieczyszczające układ zasilania. Czyli tu mam na myśli sytuację taką, że po prostu substancje, które były rozpuszczone w paliwie, przechodzą do wstrząseczki stałe i mogą nam skutecznie uniedrożnić, tak? Zatkać dysze, wąskie kanały w gaźniku. Nie możemy się pożegnać wtedy z takim gaźnikiem. Niejednokrotnie do niektórych urządzeń gaźniki są bardzo drogie. Jeśli chcemy paliwa użytkować przez dłuższy okres czasu, należy do niego stosować specjalne stabilizatory zapobiegające wytrącaniu się żywic.
I takiego stabilizatora właśnie też używam często ja, ze względu na to, że jeżdżę autem z instalacją gazową. Auto jest na tyle fajne, na tyle takie sprytne, że jeżeli wyjeżdżam w miarę z ciepłego garażu, gdzie w garażu panuje temperatura od 8 do 12 stopni, wyjeżdżam z garażu, wysiadam z samochodu, zamykam bramę garażu, wsiadam do samochodu, zdążam włączyć jedynkę albo i nie i auto jest na gazie. Więc takie paliwo naprawdę starcza mi na dość długo. Więc używam właśnie stabilizatorów. Czytamy na stabilizatorze, jak ten środek działa i na jaki czas może zapewnić nam bezpieczeństwo, stabilność takiego paliwa. I ja wtedy taki zbiornik, który tankuje benzyny, staram się wypalać raz na pół roku, czyli dwa razy do roku, mimo to, że jeżdżę ze stabilizatorem, dwa razy do roku takie paliwo wypalam. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że jest niby oczywiste, ale naprawdę chciałbym właśnie przypomnieć moim widzom, wspomniałem właśnie, żeby uważali na siebie, na swoje zdrowie, na zdrowie swoich dzieci, bo nie chciałbym nigdy, by doszło do takiej sytuacji, że przybiega do Was Wasze dziecko i mówi: tato, tato, kosiarka pali się. A tato mówi: ale synu, kosiarka się nie pali, kosiarka pracuje. Nie, nie, tato, drzewa się palą, trawnik się pali, ogród się pali. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, hej!